Janusz Górski, profesor ASP w Gdańsku. Jestem współautorem wyboru wierszy, a także autorem wyboru ilustracji i projektantem tej książki, o której będziemy dzisiaj mówić, czyli wyboru wierszy Tadeusza Różewicza, Czas, który idzie. O wyborze wierszy może powie więcej pani Ewelina Rąbkowska, natomiast ja zwrócę państwu uwagę na to, że w książce znalazły się duże reprodukcje obrazów tych twórców, z którymi przyjaźnił się Tadeusz Różewicz, a ponieważ posłowie z profesora Zbigniewa Majchrowskiego opowiada, dotyczy właśnie tego, jakie były relacje Różewicza z malarzami, z artystami, którzy rzeźbili czy zajmowali się ceramiką, to wydaje się, że ten wybór ilustracji będzie dopełnieniem tego, o czym pisze Zbigniew Majchrowski. Wydaje się, że książka, która stanowi kontynuację wydanego kilka miesięcy wcześniej tomu poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wyje za mną ciemny, wielki czas, stanowi dobrą zapowiedź następnych publikacji, które mam nadzieję w przyszłym roku będą się ukazywały. To są tomy o charakterze bibliofilskim, niskonakładowe, ale mam nadzieję, że znajdą swojego czytelnika i zapiszą się jakoś w naszej kulturze. Szanowni Państwo, w 2021 roku Biblioteka Publiczna Miasta Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego wydała dwie bibliofilskie, jubileuszowe publikacje. Jedną Państwo już znają, jej premiera odbyła się 1 września tego roku. Jest to Krzysztof Kamil Baczyński, Wyje za mną ciemny, wielki czas. Bibliofilski wybór wierszy Krzysztofa Kamila. A drugą dzisiaj mam przyjemność Państwu przedstawić. Tadeusz Różewicz, Czas, który idzie, również bibliofilska edycja wyboru wierszy Tadeusza Różewicza. Mam nadzieję, że początkowa wypowiedź pana profesora Górskiego, który jest odpowiedzialny za wybór ilustracji, za projekt, za koncepcję typograficzną tej książki, już wstępnie zachęciła Państwa do sięgnięcia do tej lektury. Ja jestem współodpowiedzialna razem z profesorem Górskim za koncepcję wyboru wierszy do tej publikacji. Znalazło się w niej około 70 wierszy. Chcieliśmy w założeniu, aby ta publikacja była jak najbardziej uniwersalna, aby trafiła do szerokiego grona odbiorców, dlatego wiersze tutaj zaprezentowane staraliśmy się dobierać przede wszystkim ze względu na ich urodę, ze względu na ich rozpoznawalność. Nie ukrywajmy, że każdy poeta ma w swoim dorobku, w swoim repertuarze tak zwane szlagiery, które znają wszyscy. W przypadku Tadeusza Różewicza jest oczywiście tutaj bardzo ważny i on odegrał dużą rolę w wyborze wierszy, w procesie wyboru wierszy. Jego biografia związana z II wojną światową, z Holokaustem, który mocno wybrzmiewał w jego poezji. Jednak troszkę inaczej niż u Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który, jak wiemy, wojny nie przeżył. Tadeusz Różewicz wojnę przeżył. I jako poeta musiał zadać sobie pytanie, czy jest możliwa poezja po Holokauście. I w swoich wierszach starał się na to odpowiedzieć. Właśnie te wiersze holokaustowe również są w tej publikacji uwzględnione. Oprócz tego oczywiście Tadeusz Różewicz jest znany jako poeta, autor bardzo lirycznych, nastrojowych wierszy, również bardzo pięknych erotyków. Zapraszamy bardzo serdecznie do tej lektury. Książka, zarówno Krzysztof Kamil Baczyński, jak i Tadeusz Różewicz, Czas, który idzie, którą dzisiaj Państwu po raz pierwszy prezentujemy, jest wydawnictwem nieodpłatnym. Będziemy jako biblioteka wysyłać ją do najważniejszych bibliotek w Polsce, do bibliotek powiatowych, a także do ważniejszych wybranych bibliotek szkolnych, szczególnie tutaj licealnych. Jako że poezja Krzysztofa Kamila, jak i Tadeusza Różewicza znajdują się w programie szkolnym, chcielibyśmy, aby ta publikacja służyła także młodzieży. Także zapraszam Państwa do lektury, zapraszam Państwa w niedługim czasie do kontaktu z najbliższą Państwa biblioteką
powiatową czy wojewódzką w Państwa województwie i tam na pewno będziecie mogli zapytać się o naszą publikację. Zapraszam również oczywiście na Koszykową, do Biblioteki Publicznej Miasta Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, gdzie również w księgozbiorze ta książka będzie się znajdowała i będzie można z nią się zapoznać. Szanowni Państwo, na zakończenie swojej wypowiedzi chciałam jeszcze wspomnieć Państwu o innych twórcach tej książki, o których jeszcze nie było mowy. Wstęp do tej książki napisała wicedyrektor do spraw bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, pani dr Agnieszka Strojek, a posłowie, bardzo ciekawe posłowie, napisał pan profesor Zbigniew Majchrowski z Polonistyki Gdańskiej.